Byłem prawie wszędzie w Warszawie i widzę fanów, jest najwyższy poziom. Organizacja, poziom piłkarski, w ogóle atmosfera jest fenomenalna. Co chodzi o drużynach, co chodzi o organizację, to chyba Liga Fanów jest najlepsza. Tak mi się wydaje w Warszawie. Grałem trochę tak z doskoku w Lidze Bemowskiej, no ale mimo wszystko tutaj jest dużo, dużo lepiej. Mogę powiedzieć, że Liga Fanów jest najtrudniejsza liga, jaką kiedykolwiek widziałem i grałem. I fajnie, fajnie, bo przynajmniej przyjeżdża się i gra się co tydzień o jakieś cele i wiadomo, najważniejsze założenie jest to, żeby wygrać. Zdecydowanie dzisiaj przeważaliśmy w całym spotkaniu. Tak naprawdę przeciwnik prawie nam nie mógł zagrozić. W przyszłym sezonie skupimy się na tym, żeby zebrać ten sam skład i żebyśmy jeszcze powalczyli, jak się uda to w Ekstraklasie, jak nie to w pierwszej lidze. Jeśli chodzi o grę w tej rundzie, no to zdecydowanie idzie nam lepiej, dużo składniej gramy. Mecz wyrównany, gra błędów, my popełniliśmy ich więcej niestety, to no jeden. Lepiej grali, byli szybsi, mieliśmy mniej zmian. Ale no chcemy teraz wrócić do formy, chcemy, żeby te mecze wyglądały coraz lepiej. Pierwszy sezon można zagrać sobie taki organizacyjny, zobaczyć jak inne drużyny też grają, tam dołączyć do naszej ligi i można później ewentualnie przejść do wyższej już na swój poziom, także polecam. Jak ktoś chce spróbować sił, to jest fajnie, bo Rafał na pewno pomoże znaleźć drużynę. Jak ktoś nie jest w stanie jakby skompletować sam drużyny, jest w stanie pomóc. Widać, że organizatory idą naprzeciwko drużyn. To mi bardzo się podoba. Tu mamy kłopoty kadrowe, tu możemy wszystko skoregulować, polecam ligę. Sędziowie są, tak naprawdę woda jest, personel medyczny jest. Co robicie, wywiady, statystyki, no to aż chce się czekać na ten weekend i potem na jakieś relacje. Wysoki poziom, jeśli chodzi o organizację, więc na razie chyba nic bym nie zaproponował do zmiany. Zjeżdżają się drużyny z całej Warszawy i rzeczywiście realizuje tutaj najlepsza liga w Warszawie.